Suwalski Ośrodek Kultury po raz pierwszy w swojej historii pozyskał biznesowy mecenat nad organizowanymi przez tę instytucję wydarzeniami artystycznymi. We wtorek wieloletnią umowę o współpracy podpisali dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury Alicja Andrulewicz i prezes zarządu RESO Europa Service Bronisław Woźniak. Nierzadko chcielibyśmy zaprezentować mieszkańcom miasta artystów światowego formatu, szczególnie tych, którzy są związani z Suwałkami, ale ich garze są poza naszym zasięgiem finansowym, mówi Alicja Andrulewicz. Wsparcie takiej firmy, jaką jest firma RESO, pozwala nam na podniesienie tych skrzydeł do lotu. Umowa została zawarta na okres 3 lat, obejmuje 7 imprez. Dotychczasowa współpraca między ośrodkiem a RESO układała się zdaniem obojga przedstawicieli bardzo dobrze. Przyniosła pewne wnioski, ale też i pewnego rodzaju wizję przyszłej kooperacji. Doszliśmy do wniosku, że są pewne elementy, które są spójne według wizji pani dyrektor i naszej. Po pierwsze, że trzeba wspierać lokalnych artystów, którzy bardzo często też mają kłopoty z promocją. Zauważyliśmy wspólnie, że tych wydarzeń, w których współpracujemy, jest już dość dużo. Natomiast brakowało tutaj najistotniejszego, naszym zdaniem, wspólnym elementu, czyli stabilizacji aktywności. Wśród wydarzeń objętych umową o współpracy znalazły się Filharmonia Suwałk, koncert noworoczny Suwalskiej Orkiestry Kameralnej wraz z solistami w styczniu, Suwałki Gospel Workshop, ta muzyka jest bardzo lubiana, popularna, warsztaty odbywają się cyklicznie i koncerty gospelu, Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca Muszelki Wigier, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Wigraszek, Suwałki Blues Festival, przegląd zespołów muzycznych na dywaniku Marii Konopnickiej, bardzo taka ciekawa letnia impreza, spotkania z monogramem o Złotą Podkowę Pegaza i jeszcze inne wydarzenia. Jak poinformował Bronisław Woźnialis, umowa zawiera tylko podstawowy wykaz wydarzeń, a to jego zdaniem oznacza, że zakres wzajemnych działań może być szerszy. Jeżeli coś po drodze się pojawi ciekawego, z czym pani dyrektor do nas przyjdzie, porozmawia, to nie ogranicza ta umowa nas do tego, żebyśmy nie finansowali czegoś dodatkowo. To jest ramowa, minimalna umowa wiążąca stronę. To pierwsza z tego rodzaju umów zawartych przez Suwalski Ośrodek Kultury. Alicja Andrulewicz pozostaje otwarta na współpracę z biznesem. Jak ujawniła, obecnie trwają rozmowy z jeszcze 2 firmami, ale o ich wyniku trudno przesądzać. Zawarte porozumienie nie jest również dokumentem zawierającym klauzulę o wyłączności.